Kiedy w kwietniu w zeszłym roku otwierał się śląski browar Alternatywa, ja od początku bardzo mocno kibicowałem tej inicjatywie. Niestety pierwsze warki wypuszczone przez Alternatywę, można powiedzieć, że nie były do końca trafione. Na szczęście ekipa browaru odrobiła lekcję i ja miałem okazję przekonać się o tym we wrześniu na Warszawskim Festiwalu Piwa i wtedy umówiliśmy się, że odwiedzę ich na miejscu w Rudzie Śląskiej. To właśnie dzisiaj zabieram Was do browaru Alternatywa mieszczącego się w Rudzie Śląskiej, gdzie razem z piwowarem oraz Agnieszką Skórką umówiłem się na spotkanie. Razem spróbujemy wybranego przeze mnie piwa, a ekipa opowie mi trochę o tym, co w browarze piszczy. Moi drodzy, przed Wami kolejny odcinek Chmielobrodego Kontra. Cześć, witajcie. Dzisiaj goszczę w browarze Alternatywa, browar śląski, mieszczący się w Rudzie Śląskiej. Zaprosiła mnie tutaj Agnieszka Skórka, czyli współwłaścicielka tego przybytku, ale jest także z nami Daniel. Cześć, witajcie. Cześć. Daniel Piwowar, Alternatywy i jak zwykle dzisiaj razem w trójkę skosztujemy jednego z wybranych przeze mnie dla tej ekipy piw. Oni już zasady znają dla Was, dla przypomnienia. Wybierają jedno piwo albo uważone przez siebie. Fes z wanilią, czyli górniczy stan, albo niespodziankę, w której nikt nie wie poza mną, co się kryje. Ale nim przejdziemy do piwa, powiedzcie mi, skąd pomysł w ogóle na nazwę browaru? Długo myśleliśmy z Rafałem, bo nie ma tu Rafała, niestety dostał pilny telefon, musiał wyjechać mój mąż, który jest razem ze mną prowadzi. Nie wiem skąd pomysł. Długo myśleliśmy i potem stwierdziliśmy, Alternatywa do wszystkiego, bo pomysł w ogóle z browaru wziął się z takiego, nie wiem, chęci zmiany swojego życia dotychczasowego. Chcieliśmy po prostu zmienić cokolwiek. Mówię, ostatni moment, robimy coś szalonego, albo się uda, albo wyjeżdżamy na Wyspy Szczęśliwe. Na razie nie wyjeżdżamy, jest okej. Okay. No i alternatywa do naszego życia, alternatywa do European Lager, których nie lubimy. Kiedyś, no niestety, z braku laków takie dawno temu, żeśmy pijali, teraz nie. No i alternatywa, nie wiem, teraz mówimy też do wszystkiego, co smutne i niepotrzebne, bo trzeba się cieszyć życiem. I postawiliście tak naprawdę od razu na grubą rurę, bo nie stwierdziliście, że ważycie kontraktowo, tylko stawiacie swój browar fizyczny i to w nim będzie powstawało wasze piwo. Tak, żeśmy stwierdzili, tak. I co was do tego popchnęło? Dlaczego nie próbowaliście najpierw kontraktowo? Bo kontraktowe ważenie dla mnie jest trochę jak takie nie do końca odczuwalne, bo co innego jest stać, co innego zajmować się tym browarem tak od środka, wszystko od ciebie zależy, patrzysz na to, to twoje piwo jest tam w tym twoim tanku, które możesz codziennie odwiedzać, z którego się cieszysz. Teraz mówię, jak wydajemy jakieś nowe piwo, to mówię, chwalę się nim, jejku, to moje dziecko ulubione takie, natomiast kontraktowo to w moim odczuciu, bo nie chcę, broń Boże, jakby oceniać, bo każdy inaczej podchodzi do biznesu, to jest tak jakby zleca się przepis, ktoś uważa, to jest gdzieś takie z daleka od ciebie. A to jest pasja. Przede wszystkim my to robimy z pasji, a nie z jakiegoś potrzeby, z pasji, bo chcemy. Jasne. Postawiliście na nowy sprzęt, na nowy browar i teraz będę uszczypliwy, bo to się okazało początkowo trochę waszą zmorą. Bo pierwsze warki, kiedy jeszcze ważeli nie znaliście, delikatnie mówiąc, nie były do końca udane. To znaczy powiem tak, wszystkiego się człowiek uczy. Najgorsze jest to, że mimo, że na przykład Rafał jest inżynierem, Jacek, który jest drugim piwowarem, którego też nie ma, Jacek Kocurek, jest doktorem chemii, jest inżynierem, zna się świetnie na tym, to instalację ogarnąć, to nie jest takie proste. To się komuś wydaje, ja do dzisiaj w ogóle nie wiem, po co te wszystkie rurki tam są, śrubki i zawory. Ostatnio Daniel pojechał, nam się lała woda i był dramat, myśmy wszystko zakręcamy się, ta woda nie chciała przestać lać, nie wiem, co się stało. Także to nie jest takie proste, to jest wszystko, do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, a my chcemy
My robimy pyszne piwa, najlepsze. Bo odrobiliście zadanie domowe i ja to, słuchajcie, potwierdzam. Pamiętam, jak spotkaliśmy się w Warszawie, tak, i miałem okazję spróbować waszych piw, to za głowę się złapałem, jaka jest różnica już przy drugiej warce. Mhm. Ryżowa IPA, do tej pory moje ulubione piwo, tylko trochę mocne. Wieczorem nie można za dużo go wypić z trawą cytrynową. Zresztą mogę się pochwalić, chcemy powtórzyć trawę cytrynową, gdzieś to jest, super. Ja lubię i będzie, ale słabsza wersja, nie IPA, tylko APA z trawą cytrynową, takie coś chcemy zaproponować, już niedługo będzie ważone, za parę dni. I też nastąpiła zmiana na stanowisku piwowara, też tak, pewne przetasowanie u was zaszło, dlatego siedzi z nami tutaj Daniel. Tak, to znaczy powiem tak, no ja zawsze myślę, że wszystko się musi gdzieś zgadzać. Pewnie niektórzy wiedzą, że poprzednim piwowarem był Zenek Makuła, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach, rozmawiamy, imprezujemy. Natomiast gdzieś na jakby relacjach pracownik i szef było nam ciężko się dogadać. Wolimy pić razem piwo, po prostu. Daniel jest, no musi ogarnąć moje szalowe. No, Zenek był za spokojny. Ja jestem zbyt bardzo porywczy. A Daniel, jak ty się znalazłeś w browarze? Skąd w ogóle tak nagle, wiesz, się nagle wziął. Pojawia się Daniel? Szok, to był Cieszyn, nie? Tak, tak. Opowiedz. Aktualnie na Beckiej Jesieni byłem pierwszy dzień bezrobotnym człowiekiem. Jakoś tak te wieści się rozniosły. A myśmy się dowiedzieli wtedy, że on jest bezrobotny. Tak, i właśnie Rafał z Agnieszką odezwali się do mnie, zaprosili na rozmowę, a że gdzieś tam się też znaliśmy, to... I byliśmy jednym z pięciu browarów, które zaproponowały Danielowi pracę. Tak. Więc przez tydzień nas trzymał. Ja mówię, kurczę, na pewno pójdzie do Żywca. Nie, nie, nie. Wybrałeś alternatywę. Tak. Co się skusiło? Ja. Co się skusiło? Przede wszystkim... Atmosfera, no też, jak mówię, gdzieś tam się znaliśmy i uważam, że jest to po prostu browar z przyszłością, gdzie jest to wszystko rozwojowe i widać tutaj te zaangażowanie właśnie właścicieli przede wszystkim, nie, w to wszystko. Ile warek już za sobą? 60 w domu, 50 w innym browarze, no i tutaj stukamy licznik dalej. Super. Dobrze, słuchajcie, to może przejdziemy do piwa. Za chwilę do rozmowy o browarze oczywiście wrócimy. Natomiast teraz wasz wybór. Albo testujemy, a w zasadzie ja będę testował, bo ja tylko miałem okazję spróbować waszego Foreign Extra Stoutu z wanilią. Albo wybieramy to, co jest w puszce. I ryzyko i wybór należy do was. Musicie kolektywnie się zastanowić, co spróbujemy. Ja nie wiem, co Michael ma na myśli, ale ja tu nie jestem sensorykiem, bo ja lubię piwo, bo piwo jest dobre albo mi nie smakuje. Może komuś innemu smakować, choćby było najlepsze, ale jesteśmy ciekawi i będziemy testować to. Dobrze, czyli wybieramy puszkę, zobaczymy, co takiego się... VIP. VIP mocny. Kustosz. Mogę nie poznać, może mi smakować. Dobrze, czyli honory. Ale nie będzie etykieta? Będzie. Aha. Mikkeller. Tak, dzisiaj wybrałem dla was piwo, którego sam jeszcze nie próbowałem. Pipa. Tak, Crooked Moon Double Imperial IPA. Czyli mocne. Tak, z browaru Mikkeller. To jest piwo, które powstało niejako w kooperacji ze szwedzkim studiem tatuażu Crooked Moon, stąd taka kolorowa etykieta wykonana, jedna z dwóch etykiet. Crooked Moon, studio tatuaży? Tak, studio tatuaży, okay. Szwedzkie. Etykieta, o, taka piękna. Czyli podwójna IPA. Tak, jedna z dwóch etykiet, bo to piwo wyszło w dwóch etykietach. Na Ratebeerze możecie sobie sprawdzić, jak wygląda pierwsza. Crooked Moon to jest studio dwóch braci, z tego mi się udało dowiedzieć, więc spróbujemy sobie tej Double Imperial IPA. Ona jest troszkę zimna, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Okej. Okay. Macie otwierać? Mamy styczeń. Czy na browarze jest otwierać? Aha, właśnie, czy na browarze jest otwierać? Zorganizujemy. Robimy szybki teleport i zaraz wracamy do was z otwieraczem. I bach, Daniel wrócił do nas z pięknym, firmowym otwieraczem z magnesami. Także... Na lodówce. Tak jest. Do wygrania może być. Ile
procent ma, jak się z tym samochodem będzie? Z samochodem będzie tak, że nie jeździmy po alkoholu, więc wziąłem ze sobą alkomat, także najwyżej mnie przenocujecie. I łóżko już mamy. Łóżko już jest, także jakoś sobie poradzimy. Dobrze, bardzo proszę. Daniel, jeżeli pytamy już o procenty, gdzieś na pewno ta informacja się tutaj znajduje. 9% alkoholu ma to piwo. Oczywiście, jak to zazwyczaj w zagranicznych piwach było, browar nie pochwalił się ekstraktem, no ale na pewno niski nie będzie. Troszkę na pewno będziemy musieli sobie to piwo dogrzać, bo... Tak jest. A słuchajcie, w ogóle bardzo, bardzo fajne szkło. Klasyka Teku, to jest moje ulubione, słuchajcie, szkiełko. Moje też, takie damskie, ładne, jak kieliszek do wina czerwonego. Nie zgodzę się, że damskie, dementuję. Dobrze, przepraszam, dementuję. Damskie. Fajnie, że zrobiliście Teku ze swoim logo, bo ostatnio dominują troszeczkę inne szkła i mało tych Teku jest, także to jest super. Ale wróćmy do piwa. Co tutaj mamy, słuchajcie? IP. Nie da się ukryć. Na pewno ona nam troszeczkę będzie pracowała w trakcie. Ja nie jestem sensorykiem. Ja już Ale wiesz, Agat, nie musisz się tym przejmować, bo już miałem gości, którzy... Rafał jest sensorykiem. Ja przez wiele lat paliłam, rzuciłam. Mamy Daniela, jakby co. Także okay. Wiecie, oceniamy w trójkę. Ja to tylko sprzątam. Ja bym powiedział mango jakieś, na pewno wychodzi. Coś takiego. Nie kokos. No mango zdecydowanie. Ale jak Aga powiedziałaś kokos, to... No ja mam wrażenie. Nie? To jest zawsze odczucie subiektywne, ale piwko dobre. Pewnie, że tak. Ogólnie chyba owoce egzotyczne. No. Cytrusy, no nie wiem, oczywiście. Czy papaja. Kokos, tak? Ja czuję ten kokos, Michael, naprawdę. Nie, jak powiedziałeś, to właśnie tak gdzieś wiesz, się w głowie pojawiło. Ja w ogóle nie? Lubię kokos, dlatego a owoce egzotyczne zlewają się mi w jedną całość generalnie. Ale też... Jak pachnie mango, a papaja, no to tak. Też słodko, karamelowo, tofi, bym powiedział, jest tam taki. Ale chyba troszkę, moim zdaniem, ja bardziej wycofane. Tylko wąchanie. No, ale jest. Bo jest do picia, nie do wąchania. Dobrze, że Michael wybrał IPę, bo ja lubię IPy. A jak smak, Aga? Bo już próbowałaś? Fajne, bardzo. Daniel? Nie taka mocna goryczka. No, ale przy drugim, mocna? Przy drugim łyku już mocniejsza. Już wychodzi. Nie zalegająca mam wrażenie, choć się nie znam na takiej ocenie, ale tak się mówi. No, ale najważniejsze, alkoholu nie czuć. No przy 9% to no właśnie. Fajnie, to nie trudno to jest. Zobaczymy, jak nam to piwo jeszcze popracuje, jak się rozgrzeje, bo... Mamy styczeń, jest zimny. Tak, no styczeń jest zimno na dworze. Ale jest zima, musi być zimno, słuchajcie. Ale już nie, coraz klasyka. Bliżej do lat. Tak jest. Też owocowe na pewno. Dość pełne, aczkolwiek no, nie jest takie ulepkie, nie jest słodkie. Czuć fajną pełność, ale w smaku słodycz w mojej opinii jest nieco schowana za jednak tym poziomem goryczy. Natomiast poczekamy, aż to piwo się ogrzeje, bo takie mocne. Mam trochę wrażenie, że gorycz jest delikatnie alkoholowa, słuchajcie. Właśnie teraz czuję, że jest takie za mocne, za gorzkie, za alkoholowe, tak mi się wydaje. Teraz, jak już tak trzeci raz kosztuje, ale... Ale generalnie bardzo przyzwoicie. Bardzo przyzwoicie, dobra. Takie... To my sobie grzejemy to piwo w łapkach. Właśnie słuchajcie, Teku jest to w ogóle... To nie jest ta pora do picia piwa, może o to chodzi. Być może. Natomiast w Teku też bardzo lubię to, że właśnie można sobie fajnie to piwo ogrzać w łapkach. Jest to mega wygodne, więc ono nam trochę w rękach popracuje, a ja Was dalej wezmę na spytki. Bo jak przechodziliśmy przez browar, to widziałem piękne dębowe beczki.
Mamy dębowe beczki. W sumie pierwszy raz, to jest nasza premiera z beczkami. Poznajemy się dopiero. Dwie beczki po rumie oraz które przyjechały ze Stanów. Do nas przypłynęły i płynęły i płynęły i dopłynęły. Druga po białym winie. I do tych beczek wlaliśmy piwo, które na barburkę, mieliśmy na barburkę 4 grudnia, zresztą przed barburką wydaliśmy takie piwa, zresztą jedno z nich tu stoi, mogę tak pokazać. Górniczy stan. Pierwszym do pary było Niech żyje nam, Superior Grisette, czyli piwo belgijskich górników. Takie historyczne, rzadko bardzo ważone, w stylu saison, takie kwiatowe. Natomiast drugie piwko właśnie, co tu jest, Górniczy stan, Fest z wanilią. I to poszło do beczki po rumie. Fest z wanilią, mocny 7-procentowy, natomiast Grisette 6,5-procentowe piwko, nasze belgijskie, poszło do beczki po białym winie. Bo jeszcze dodam, że wracając do Festa, że wanilia była macerowana w rumie. Będzie przez pasować. Jakiś czas. Tak, i stąd ten pomysł na beczkę po rumie będzie pasować, tak. Mhm. Kiedy można się tych piw spodziewać na rynku? Zostały one zalane w połowie grudnia, znaczy tak w pierwszej połowie grudnia, więc Daniel, kiedy myślisz jeszcze? To wszystko zależy od oceny organoleptycznej, ale tak. Przypuszczam, że... Nie chcemy się śpieszyć. Piwo nie lubi pośpiechu, zawsze to powtarzają. Tak, ale przypuszczam, że takie minimum to jest 2 miesiące, także... Także, najwcześniej po początek lutego, może dalej to zobaczymy. Tak, tak. Nie będziemy się śpieszyć, ma być pyszne i wyjątkowe. To się zgadza. A co jeszcze planuje Browar Alternatywa? Mieliśmy świąteczne piwo, świetnie wydane, bardzo ładnie. Piernikowe. Tak. Mieliśmy, powtórzyliśmy bursztynowe ale. Jakiś czas temu, latem, mieliśmy bursztynowe ale. Piwo w stylu American Amber Ale. Teraz wzbogaciliśmy je rooibosem. Jak mnie uczy moja koleżanka zielarka, to jest czerwonokrzew. Wzbogacony nagietkiem. Malinami, tak. I jeszcze jakimś piaskowym czymś. Nie, to jest generalnie piaskanka. Natomiast to nie jest oczywiście nasza mieszanka, nie chcemy, to nie myśmy dodawali, to jest mieszanka właśnie tego ostrokrzewu, tego żeśmy czerwonokrzewu to dodaliśmy, jest bardzo fajne piwo, bardzo fajne, wyjątkowe i robimy to we współpracy z herbaciarnią Fanaberia z Katowic. Pozdrawiam Olę z tego miejsca. Oni dla Was mieszankę przygotowali? Tak, oni robili. Ola się świetnie zna po prostu na herbatach, na mieszankach ziołowych, na czarach, więc piwo jest zaczarowane, pyszne, skosztujcie. No Sylwestra, pszenica, słodka pszenica, powtarzamy. Lubicie tą słodką pszenicę. Klienci do nas wracają, bardzo lubią słodką pszenicę. Ciemna pszenica, pierwsza w naszym wydaniu. Tak. No i myślę, że mogę też powiedzieć, że gdzieś na walentynki będzie wydane Whisky Pils. O, a to coś więcej o tym piwie, bo teraz mnie zaciekawiliście jako fan whisky również i pilsów dobrych. Tak. No troszkę widzicie teraz. Jaki jest pomysł w tym piwie? Co w tym piwie będzie drzemało? Daniel. To jest piwo z pomysłu jeszcze domowego. Uważałem po prostu piwo w domu i tak mi smakowało, że starałem się, żeby gdzieś tutaj można to było zrobić. I to jest klasyczny pils z czeskim chmielem, ale z dodatkiem słodu whisky. To nie jest duża ilość dominująca. To ma być tylko dodatek do całości, do kompozycji. Nie? No, jakich aromatów będziemy się mogli spodziewać w tym piwie? Czy będzie dominowała ta podbudowa słodowa, czy jednak spodziewasz się, że słód whisky tutaj troszeczkę górę weźmie? Jak w domowym może wyszło, bo to... Myślę, że to piwo będzie właśnie bardzo fajnie zbalansowane, czyli znajdziemy tam typową dla pilsów słodowość z podbudową właśnie tej wędzonki, tylko ta wędzonka ze słodów w piwach jasnych jest całkiem inna. Ona nie jest taka właśnie, nie wiem, asfalt, kable i tak dalej. To idzie w tę inną stronę. No i oczywiście chmiel, sas też swoje tam będzie w smaku, już tą wędzonkę oczywiście troszeczkę będzie czuć, ale nie jest to naprawdę w żadnym stopniu, moim zdaniem przynajmniej, ani w jedną, ani w drugą stronę przegięte. Taki jest zamysł.
A ja marketingowo podchodząc, chciałam powiedzieć, że to taka para będzie specjalna na walentynki, wydana. Ona słodka pszenica i on whisky pils. Będzie do siebie świetnie pasować. Coś tak. Dla niej, coś dla niej. Tak jest. Coś dla niej, coś dla niego. Słuchajcie, super. Ja za to piwo bardzo mocno trzymam kciuki. Bardzo mnie kusicie nim już teraz, także cierpliwie czekam, na pewno spróbuję i podzielę się też z Wami, co o tym piwie na pewno sądzę. Natomiast znamy już Wasze plany, to wróćmy do piwa, bo ono się już nam troszkę ogrzało i już troszeczkę więcej nam powie. Powie. No tutaj aromat się nam bardzo otworzył po ogrzaniu. Tak, piękny, naprawdę. I teraz mówię, że piwo może służyć do wąchania również. Teraz jest już lepiej, nie? Teraz tak. Jest już lepiej, już ta egzotyka naprawdę bucha tutaj z czaszy. To jest właśnie super w piwie. Ale jednak odrobinę tego alkoholu tutaj da się wyczuć. Tak naprawdę gdzieś tam w tle. A to jest taki alkohol likierowy. Nie, szlachetny, bardzo szlachetny, bardzo szlachetny. Nie ostry. Ja bym powiedział tak w stylu barley wine'a trochę też daje. No. No tak delikatnie American barley wine jest. I powiedziałbym, że trochę takie nuty słodu żytniego bym tak to pojawnął. Gdzieś tam taka ziemistość. Nie, aromat świetny. Smaku też. Też jest fajnie. To finalnie, na sam koniec, słuchajcie, jak oceniacie to piwo w skali od 1 do 10? Aga? Dla mnie jest trochę za mocne to piwo. Ja wolę piwa mocniej pijalne, słabsze, po prostu takie mam wrażenie. Natomiast no, zapach, aromat jest mega. Od 1 do 10, jakbym miała wypić tyle, to 10. Jak mam wypić więcej, to 8. 8. Daniel? Ja nie jestem fanem imperialnych IP. No właśnie, tak mam. Ale powiedziałbym, że mocne 7, może 8. To ja źle oceniam, ja się nie znam na ocenie IP. Agnieszka 8, Daniel 7,5. No. I z tą notą Was zostawiamy. Wam bardzo dziękuję, że dzięki. Mnie zaprosiliście, że mogłem zobaczyć w końcu Wasz browar. No i co? Kosztujcie. Wasze zdrowie. Kosztujcie piwo alternatywy. Do zobaczenia. Zdrowie. Zdrówka. Jesteście chyba tak pierwszym browarem tutaj na Śląsku, który kojarzę z takich rzemieślniczych, że ma aż taki fajny sklepik. To znaczy tak, sklepik jest i taka nam się rozrasta i żyje własnym, zaczyna żyć własnym życiem, bo przychodzą ludzie, długo tu spędzają czas, chcemy tu zrobić taką małą galerię, chcemy różne rzeczy, robimy prezentowe zestawy, w zasadzie wzięło się to z potrzeby. Sam nie planowaliśmy tego, tylko jakby odpowiadamy na to, czego chcą nasi klienci. Mamy stałych klientów, przychodzą, kupują. No wiadomo, przychodzą jakieś okresy takie promocyjne, świąteczne. Mieliśmy na Barburkę duże, tam, także wtedy przychodzą. Mamy tutaj fajną, sklepik jest w zasadzie czynny od rana do wieczora. Po południu przychodzi tu taka fajna pani Renia, która prowadzi po prostu to wszystko, nie? Taka fajna. No. Dla niej też wielu przychodzi. A planujecie w przyszłości może stworzyć punkt, w którym będzie się można tutaj napić Waszego piwa? No, nasi klienci planują, a my się obawiamy, że nie ma czasu na to. Nie wiem, no chyba, że Cię pokażę. Gdzieś tam na początku myśleliśmy o tym, potem żeśmy się wstrzymali, bo czas, bo to jest mega wszystko no, angażujące i boimy się. No, ja zawsze mówię tak powoli, bo wszystkiego nie idzie robić dobrze, nie? No, także powoli. Tu mamy ważenie, Daniel, powiedz, 10 hekto. Mamy ważenie o wypiciu właśnie, tak jak tutaj szefowa mówiła, 10 hekto. Oczywiście troszeczkę większa, bo to 12, ale te 10 musi niestety być wybijane, więcej się nie da. Kaś filtracyjna, Whirlpool, zbiornik wody gorącej, zbiornik wody lodowej. Wszystko fajnie pomyślane, że
woda może być grzane parą, nie? Odbierane, tak, całość jest grzane parą, co też ułatwia bardzo sprawę. Mhm. Jeśli chodzi o ważenie, to w sumie tyle. Wczoraj ważyli chłopcy. Tak, wczoraj ważyliśmy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie. Ważyliśmy. Ważyliście. Nie, ważyliśmy piwko bardzo przystępne i powtarzane już kilkukrotnie słodką pszenicę. Coś więcej o samych fermentorach. Ile ich macie pojemności? No, jak widać, jest ich 5. Jest miejsce na 6. Jest miejsce jeszcze na 6. Nie, mamy póki co 5 fermentorów. Wszystkie mają po 20 hekto. Także standardowo dwie wajki do zapełnienia jednego tanka. Tanki stożkowe, także możecie się bawić, eksperymentować. Pewnie. Tak, mamy chmielenie od góry na zimno, co też jest tak nową, nie? Daniel, powiedz coś więcej. Znaczy tak, mamy przystosowane tanki do chmielenia na zimno w taki sposób, że są właśnie zawoje, co bardzo ułatwia sprawę. Nie ma jakichś niepożądanych, że tak powiem, efektów tego chmielenia, otwierania, zgazowywania czy coś takiego. Także to jest też bardzo fajne udogodnienie. Mamy też tanki przystosowane do ogrzania i chłodzenia. Także według naszych potrzeb możemy fermentację poprowadzić na przykład najpierw w niższej temperaturze i potem tą temperaturę podnosić.